Dzień dobry, cześć i czołem. Witam bardzo serdecznie w kolejnym odcinku po nowym update'cie w grze Graven. Niestety nie mogłem kontynuować ostatniego zapisu na danym update'cie nowym ze względu na to, że powodował on crashe i był strasznie niezoptymalizowany. Dlatego musiałem zacząć na nowo grę i po prostu pomijając wszystko na szybko przebiegłem po prostu, żeby tylko się tutaj znaleźć w aktualnym rozkładzie, w takim samym, w jakim byłem wcześniej w ostatnim odcinku. A więc kontynuujemy na nowym update'cie, który odblokował nową między innymi zawartość, ale także odblokował nowy rejon. Więc to, lecimy dalej. Muszę sobie tylko mały porządek zrobić tutaj w tym swoim ekwipunku na dole. Zrobimy sobie tak. Zrobimy tak i zrobimy tak. Myślę, że tak będzie ok. Zobaczmy, co tutaj Kowal ma. Ma Short Sword, ma Calf Arrow. Czyli wszystko, co mieliśmy. Dobra. Z jedną miksturą myślę, że ja sobie poradzę. Natomiast jakie jest nasze teraz zadanie? W sumie żadne. Tak naprawdę. Mamy tutaj starszego wioski. Nie mamy. Nie, tutaj raczej niczego ciekawego nie znajdziemy. Po prostu notatki na tablicy, że ktoś zaginął, ktoś się źle ma i tak dalej, etc. Tego raczej też nie otworzymy. Dobra, czy jakiegoś realnego przejścia dalej poszukać? I raczej też nie tu. Okej, w ostatnim zadaniu generalnie było tak, że zapaliłem latarnię. Po zapaleniu latarni, odpędzając jakiś powiedzmy nieumarłych, powinniśmy otrzymać możliwość drogi dalej. No tylko coś tak właśnie, problem tkwi w tym, że nie za bardzo widzę jakąkolwiek drogę dalej. A, tutaj jest ten jegomość. If you think you can make inroads with this plague, the quarantine zone should be accessible now. Our local swamp cult is rumored to be in there, but and unlike the infected, the lighthouse will not diminish their number. It's your only path to the library right now. Okay. Journal updated, czyli wiemy, że mamy gdzieś tam dalej sobie iść. Super. Generalnie, no tak jak mówiłem, to sytuacja wygląda tak, że tutaj wszystko to jest pozamykane, niewyeksplorowane i tak dalej, bo po prostu tego nie robiłem, żeby jak najszybciej znaleźć się w aktualnym stanie. No tylko teraz pytanie brzmi, bo nie pamiętam dokładnie, gdzie były te wszystkie takie, wiecie, skarby, ale mniejsza z tym. Dobra, aktualnie sytuacja wygląda tak, że nowa lokacja przed nami się otwiera. Tylko gdzie ona jest, o to jest pytanie. O, tu jest otwarte przejście. No i dobra, to lecimy z tematem. Clotted Avenues. Po co mi w ogóle cegły? W
Dobra, tego nie rozwalimy. To z tego co pamiętam jest jakaś pieczęć do przełamania. Dokładnie nie pamiętam, ale... Właśnie tak. O, kubany, co one tak leją mocno? No, powiem szczerze, że trochę się zdziwiłem teraz. Jeszcze przed samym zapisem się wyrąbałem. Okej, okay, jesteśmy w Klotydamie. To akurat pamiętam, jak jeszcze w dniu premiery przechodziłem. A, tu są te podziemia, dobra. W sensie te katakumby, gdzie tam zaczynaliśmy swoją pierwszą misję oczyszczenia tych ścieków. Ja pierniczę. Ej, no masakra, co oni z poziomem trudności zrobili w tej grze? Przecież to człowiek tak łatwo nie ginął. O co tu chodzi? Dobra, nie żyję. Oj, 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 strażnicy sobie tu z problemem chyba nie poradzili. Lechant. Length and numerous crude practicals with a little accuracy but a great effect. No, całkiem mocno łupie. A, ale bardzo szybko też schodzi z amunicji, więc nie będziemy może tak po prostu strzelać z dupy. Tylko na tyle, na ile możemy, to powalczymy sobie. Mieczem. Bo oni tu w ogóle jakimiś czarami łupią we mnie. Nie wiem, o co tu chodzi. Możemy na dół zeskoczyć. Tu niczego nie ma. Po prostu woda. Myślałem, że coś tu może... Jakiś sekrecik czy coś. Co jest? Jakim cudem on żyje? Przecież przed chwilą tu nikogo nie było. Wow. Było takie close enough. Dobra, jakaś kasiurka z nich poleciała. W ogóle fajnie, że on se miecz wytarł pod wodą. Z legit. Przyda się trochę. Nie trzeba tego spalić? Chyba nie. Poradzić prądem też nie bardzo. Chociaż coś się dzieje. Nie, nic się nie dzieje. Dobra. Myślałem, że da się jakoś sensowniej otworzyć to przejście.
Kubani, jak oni leją. Okej, przejście się otwarło. Dobra, ja zapomniałem, że w ogóle tu w update'cie też kopanie wprowadzili. No dobra, możemy z tutaj bokiem wyskoczyć po prostu. No, tu niczego nie ma też. Mogłem w sumie sobie małe zakupki zrobić i zainwestować sobie właśnie w ten, w co? W mikstury. Dobra, całkiem łatwo poszło. Tu niestety jest zabarykadowane przejście, więc nic z tego. Tu mamy wejście do góry. Ale brzydol. Resonating stone empowers the staff to break certain barriers and deal more damage to enemy weak spots. Okej, czyli tu lepiej walczyć tym, aniżeli wiecie czym? Mieczem. Kubane, no. Zwiększyli chyba poziom trudności. Mamy coś ciekawego tutaj? Raczej nic. Ciekawi mnie tylko skąd ten się tu wziął. I ten. Dziwna sprawa, ale nie będę wnikał. Kubany tu rozprzestrzenia tą truciznę jak szalony. Dobra, tutaj bez sensu trochę zeskakiwać. Możemy zobaczyć, co tu jest. Nic w sumie nie jest ukryte. Dobra. Chodźmy zatem do góry. O Jezu, znowu oni. Ajajaj. Gdzie on jest? Jeszcze jeden jest tam po drugiej stronie. Pięknie.
O, tu coś mamy. Secret found. Nie było to jakoś super wymagający sekret, ale lepsze to niż nic. Dobra, teraz jak tu sytuacja wyglądała? Wiem, że trzeba było zeskoczyć na dół. Kubany! Czemu to we mnie strzelono? Jakimiś dziwacznymi błyskawicami. No i właśnie, tutaj mieliśmy, pamiętam, fajną dosyć zagadkę do rozwiązania. Ale do tego przejdziemy później, jak sobie tutaj właśnie jeszcze poeksplorujemy troszeczkę. Ale chyba niczego już tu nie znajdziemy. To taki po prostu skrótowiec teraz. Jeszcze żyjesz? Aha. Można by powiedzieć, że tutaj jestem draśnięty tak dosyć porządnie. Aha. Nie usłyszałem, że mnie atakuje. Dobra, spoko lud. I tutaj zostali pokonani, więc... Dawaj mi go, gdzie on spierdziela tam do góry. Nie za dużo z niego zostało, jak widać. Tu jest niestety jeszcze to przejście zamknięte. Tutaj mamy jakiś piec, garnuszek czy coś takiego, ale to nie za dużo nam pomoże. Chociaż fajnie by było usmażyć co jakieś fajne jedzonko. Dobra, mamy tutaj amunicję jeszcze. No i teraz co? Jesteśmy na tym głównym placu. Tutaj mamy notatkę. Polties sued, but they are not an absolution. Nothing I have available to me seems to be of any use. Other than to relieve a degree of suffering or offer a false hope. Dobra, bo... Jak zwykle nie można w spokoju przeczytać. Be it slow or fast, once the disease has chosen a home, it is a matter of weeks, if not days. It doesn't even appear to react to treatments, to adjust, slow or accelerate. A ghost of a disease, but ghosts aren't real. Whatever. Fajnie, że mamy miecz, który w sumie nie robi jakiegoś konkretnego damage'u czy czegoś takiego. O, tego tu nie przypominam w ogóle. Okej. Tam jest ta felerna właśnie. Felerna zagadka, którą pamiętam, dużo osób miało problemy.
ale udało mi się ją rozwiązać. Tylko niestety teraz za bardzo nie pamiętam, jak to wyglądało, ale zaraz tutaj sobie ogarniemy. Kwadrat, S i dwie kreski. Właśnie, jaki to miało być kwadrat? Zwykły niby. Znaczy, no, może być taki. Tutaj co miało być? S-ka taka jakby. Czyli jest. A, dobra, pomyliły mi się. Jak znowu góra? Dobra, i na dole dwie kreski. Czyli niby może być tak. Może być tak, ale nie musi, bo się nic nie dzieje. I to generalnie chodziło o to, żeby to nie było na środku jakoś połączone ze sobą i tak dalej. Chodziło o to, żeby to właśnie po bokach było. Z tego co pamiętam, teraz mi się też przypomniało, że druga taka jakby... druga taka jakby wskazówka była tam w tych takich ala koszara, gdzie rozwaliłem to przejście. Czyli musiałbym przejść tędy. Tędy. Nie, musiałbym wrócić. Łożem sobie zeskoczył. Niewiele brakowało, żebym się zabił. O. Przepraszam. Tobie pominąłem taką rzecz. No, niczego ciekawego tu nie ma, poza jakimiś tam ewentualnie książkami. A, tu coś jeszcze jest, jakaś piwniczka taka rzekomo ukryta. Wow. No i dostaliśmy tu parę jakichś takich itemków. Dobra, a teraz wracamy tu. Właśnie tu gdzieś kartka powinna leżeć. Kurczę, no pamiętam, że właśnie gdzieś tutaj to było. Ale być może w update'cie coś zmienili. No i chyba tak musiało być. Bo nie możemy tutaj niczego w sumie z tego co leży przeczytać, a... Właśnie kojarzę, że gdzieś coś tutaj leżało. No trudno, to będziemy kombinować w takim razie bez tego. Jakoś sobie musimy poradzić. Ten skok. Ciekawe, czemu w ogóle muzyki nie ma. Dobra, sprawdźmy raz jeszcze. Tutaj ma być po prostu kwadrat. Więc różnie to może być. Może też być i to. USK może też być różna. A tu mają po prostu być dwie kreski, tak?
Więc też może być i to, ale nie musi. Jak widać. O, udało się. No i pięknie, klucze znasz. Turtle key. Home can be found beneath the water. No i tu nam wyskakują tacy dziwacy troszeczkę. Chociaż w pierwotnej wersji ja w ogóle pamiętam, że myśmy mieli tutaj tych czarnoksiężników takich dziwnych. A tu jak widzę, jest zupełnie inny kaliber. Ale nie wiem, może ma to związek z jakimś, powiedzmy, nie wiem, poziomem trudności czy coś tego typu. Nie wiem, ciężko mi powiedzieć. W każdym bądź razie teraz, mając ten żółwi klucz, przejście znalezione pod wodą jest tutaj. Tylko jeszcze coś tutaj chcę zobaczyć, bo tak jakby coś tutaj było. Bo właśnie trochę amunicji. Jakby się dało trafić w ogóle, co? Dobra, udało się ubić. No i tutaj jak widać coś mamy. I właśnie tym kluczem sobie to otworzymy. No i teraz płyniemy. O Jezus, dobra. Ale oberwał w łeb. No i mamy czarnoksiężniku. Nie wiem, co ja teraz zrobiłem. Dobra. W końcu zaczęła się jakaś muzyka w ogóle. No, wystarczyło bokiem przejść. Wow, poleciał. Mamy jakąś dźwignię, która nas do góry zaprowadzi? Mamy, tutaj. No i ładnie. Już od razu na dzień dobry można strzelać. Okej, idzie w miarę sprawnie do przodu. Wow. Mamy zbroję jakąś. Przyda się na te miotające nożyki. Spoko, bokiem da się przejść. Ale tutaj niczego nie ma w sumie. Physicians note number 4. For some, the weeks have become almost a month, but I pity more so their families. What is a man without civility? The survivors, if I dare call them that, lose all reason and develop homicidal
tendencies with no apparent memory of any around them. Clearly, this is no matter of taint, humor, or a walking fever dream. The survivors are changed people, worse than the cultists and their abuse of magic. Ciekawe, gdzie mnie to doprowadzi. O Jezu, no tak, pamiętam. To nas czeka jeden wielki pokaz magii. Okej, okay, nie pamiętam, czy to się... Tak, to się rozwalało, okej. Okay. Kubanego nie zauważyłem. Dobrze, że tej amunicji aż tyle jest. Tej broni. Kubany przeżył, no. Czemu to biega bez niczego? Dziwne. Okej. Okay. Oczyściliśmy troszeczkę ten teren. Teraz możemy skupić się na tym, żeby gdzieś tutaj, powiedzmy, zobaczyć, co my tu w ogóle mamy. Chociaż swego rodzaju to tak naprawdę jest jedna wielka arena i nic więcej. Tu mamy pancerz. Tam ktoś łazi jeszcze. Tu mamy drzwi. Da się to otworzyć w ogóle? Nie da się. Jak na razie. Chociaż te potwory to też tak zauważyłem, że robią się czasem tak... respić ni stąd, ni zowąd. Old, rusted crowd, but still appears functional. A, i wylądowałem tutaj. Dobra. Teraz tylko pytanie brzmi, co my możemy zrobić z tym kluczem. Właśnie, można się było spodziewać, że to po prostu przeciwnik się gdzieś tam, powiedzmy, zrespi. A, tu co jest? Karby. Secret found. Co to w ogóle za czarnoksiężnicy, którzy rzucają, nie wiem, kamieniami czy czymś takim? Byłaby sort jakiś taki ogółem. O, dobrze trafiłem. O Jezu, przepraszam. Coś mnie dusi strasznie. Dobra, nie, w nich trzeba strzelać akurat tymi małymi, bo ciężko trafić strasznie. No i fajno. Jeszcze jeden z tego, co widziałem, gdzieś tu latał. I dostał prosto w oczko.
No dobra. Z niego taki czarodziej jak ze mnie matematyk. Znowu jakaś cegiełka. Ja już myślałem, że coś mnie tu chce zaatakować. O proszę, ukryta piwnica. Secret found. Pełno kasiury. A i wylądowaliśmy tutaj z drugiej strony. Czyli tu, gdzie byłem wcześniej, co mówiłem, że nie kojarzę tego przejścia. Wszystko jasne. No, wskakuj żeż tam. Piernicze. Pół godziny później. Sprawdźmy jeszcze, co u góry jest. Co za jakieś dziwactwo. Ja jestem zmęczony, cały czas nie da się biegać w ogóle. The orthogonal order number one. To the untrained eye in these times of peace, the priestly class of our land appears enthroned, but this is not so. Fate Mundi has no visibility standing army, but those who walk the parallel path are trained in combat and must always be ready to answer invading forces or internal threats. No priests aspiring or honored is without their dues of martial training. For this reason, most clergy remain unwed, for it is not forbidden. For that reason, our craft and trade workers need not worry as to encroaching threats upon their lives. They rest easy and work hard under the powerful protecting providence of the parallel path, unsullied by the temptations of Arthurkane with its easy victories and easier defeats. Whatever, nie wiem, co to miało znaczyć. Co to miało być? Pedro, dziwna sytuacja. Zebrałem ten taki item do rzekomego ulepszania. Ręka jest tu odbita. Aha. Okej. Ktoś tutaj po prostu pawo po ścianie wszedł do góry. Ajajaj. Biedni obywatele, no. To już wiadomo, że jak tak się dzieje, to jest ten taki właśnie specjalny item do zdobycia. Piernicze się wystraszyłem teraz. Wcześniej go tu nie było, nie? I dlatego. Ocie w mordę. Trzeba nie wyłazić z tego. Piernicze, skąd ich się tu tyle wzięło? Dobra, nieważne. Najważniejsze, że my zdobyliśmy tutaj jakiś artefakt i możemy lecieć dalej, z tym, że właśnie wylądujemy tu, ale tu już doskonale wiemy, że musimy napędzić to w ten sposób. Thank you.
Bardzo dobrze. To też? Nie, tutaj już dźwignia jest. No i co? A, w taki sposób to działa. Pięknie po łbie dostał. O, 40 minut naszych zmagań tutaj już minęło. Kolejny kamień. Nie. Już myślałem, że spadnę. Dobra, tu możemy otworzyć przejście. Tam nie wejdziemy, bo klucza nie mamy. Więc nie ma sensu kombinować nawet. Ale myślę, że śmiało byśmy mogli sobie zakończyć tutaj ten odcinek. I w kolejnym odcinku oczywiście wyruszyć dalej, tylko że zrespimy się w mieście. Ale najbardziej mi chodzi o to, że możemy to zakończyć, bo tutaj mamy to otwarte przejście, więc wystarczy po prostu przejść tamtędy, tutaj jesteśmy w ciągu, nie wiem, niecałych 5 minut na miejscu. Dlatego jak na chwilę obecną dziękuję bardzo za uwagę i do zobaczyska w kolejnym odcinku Graven.